Nieszczęśliwy wypadek w mieszkaniu przy ulicy Moniuszki w Obryżu. Dwójpółletnia dziewczynka wypadła z okna z pierwszego piętra. Do nieszczęśliwego wypadku doszło wczoraj po południu. Dziewczynka wraz z bratem była pod dziadka. Dziadek prawdopodobnie wyszedł na chwilę z pokoju. Wtedy dziewczynka weszła na parapet i wypadła przez okno z pierwszego piętra. Dziecko zostało zabrane do szpitala we Wrocławiu.